Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Teraz to już oficjalne. Ceny mieszkań w dużych polskich miastach zaczynają spadać. Tak wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Zwłaszcza w takich miastach jak Lublin, Katowice, Sosnowiec, Kraków, Radom. Natomiast w pozostałych miastach, no, z wyjątkiem Częstochowy, Gdyni, Wrocławia i Szczecina, e, mamy bardzo wyraźne wyhamowanie median, Cen ofertowych. Według danych, które posiadam, osobistych, ceny transakcyjne są jeszcze bardziej korzystne dla kupujących. Czyli mówiąc krótko, ceny ofertowe już hamują, a w niektórych miastach już spadają, natomiast ceny transakcyjne idą w dół. I wygląda na to, że przynajmniej przez jakiś czas ten nowy trend spadkowy się utrzyma. To dobra wiadomość dla niektórych, tylko raczej nie dla tych, o których bardzo mocno mówi się w mediach głównego nurtu. No bo te media głównego nurtu, w dużej części, nie wszystkie, ale w dużej części, tak jak jeszcze niedawno nakręcały spiralę popytową wręcz alarmistycznymi materiałami, że tam o ceny mieszkań drożeją, drożają, drożają, drożeją drożają. i przez to moim zdaniem część ludzi decydowała się brać kredyty na których ich nie stać po to żeby kupić mieszkanie póki ich stać, no bo te ceny miały tak bardzo mocno iść w górę. Tak teraz te same media w moim odczuciu, oczywiście nie wszystkie, niektóre no tak bardzo mocno mówią hura optymistycznie, że hura te ceny mieszkań spadają i że to jest bardzo, bardzo dobrze. No więc problem polega na tym, że nie dla wszystkich dobrze, i zdecydowanie nie dla tych dobrze, um, dla których buduje się taką atmosferę, że to dobrze. Czyli innymi słowy, są tacy, którzy na tym bardzo dobrze że zarobią, są tacy, którzy na tym zyskają kupę kasy, ale wcale nie ci, których się wskazuje w niektórych mediach głównego nurtu. Już śpieszę o co chodzi. W media głównego nurtu w tym momencie buduje się takie przeświadczenie, że teraz nadszedł czas dla ludzi, którzy chcą sobie kupić mieszkanie. Takich zwykłych, prostych śmiertelników, Polaków, którzy mają taką zwykłą, prostą pracę i chcą sobie kupić mieszkanie. Że to jest teraz dla nas dobry czas. No nie. To to jest dobry czas dla zwykłego, prostego śmiertelnika, który akurat teraz chciałby sobie kupić mieszkanie, pod warunkiem, że na koncie ma kilkaset tysięcy złotych, tak do miliona, półtora miliona. Czyli mniej więcej tyle, ile chce wydać na to mieszkanie. Jeśli ktoś chce kupić mieszkanie i ma na koncie wystarczająco dużo pieniędzy na nie, czyli tak kolokwialnie chce kupić zagotówkę, choć oczywiście to trzeba płacić przelewem, ale kolokwialnie mówi się za gotówkę, to tak. Teraz jest fantastyczny moment na kupienie mieszkania za gotówkę. Naprawdę fantastyczne. Mediany cen ofertowych wyhamowały, ceny transakcyjne idą w dół, w dodatku sprzedający zrobili się bardzo sympatyczni, bardzo chętnie idą na różne ustępstwa, bardzo chętnie spuszczają sceny, stąd też diametralna różnica między cenami ofertowymi a Cenami transakcyjnymi, jest pełna kultura przy kupowaniu, taki szacunek dla klienta. No, zupełnie odwrotnie niż było jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy to był pan właściciel, który robił prawie że casting na kupującego, który w ogóle nie chciał. Negocjować ceny, bo miał takie podejście, że psik, do nie chcesz kupić? To nie. Mam 20 chętnych na moją nieruchomość. Nie kupisz dziś, to za dwa tygodnie będzie drożej. W ogóle co mnie to obchodzi, prawda? A także o, o, o negocjacji ceny to w ogóle taka powiedziałbym kultura zakupu bardzo niska. No, bardzo niefajnie było. Teraz to się o 180 stopni. Odwróciło. Teraz sprzedający wyznają zasadę klient nasz pan. Ponegocjować oczywiście zawsze można, proszę zaproponować. Zniżki względem cen ofertowych sięgają nawet czasem ponad 20%. Zwłaszcza jeśli te ceny ofertowe były mocno przesadzone. Także teraz jest naprawdę bardzo fajnie. Masz, masz gotówkę, no to jest teraz czas dla Ciebie. Tyle tylko, że ilu znasz w swoim otoczeniu ludzi, którzy mają tak pół bańki, bańkę na koncie, czy tak 500 tysięcy milion, wolnej gotóweczki sobie mogą kupić za to mieszkanie. No ilu znasz takich ludzi? Ja niewielu. I mówię to przez ostrożność, bo może znam takich ludzi, tylko nie wiem, że ich znam. No generalnie moi znajomi nie trzymają milionów na koncie, bo nawet jeśli są bogaci, to wolą je trzymać gdzie indziej niż na koncie. Nie? No tak jest. Natomiast typowy Polak, typowy taki, taki, taki my, no to nie ma tylu pieniędzy na koncie. Więc typowy Polak, jeśli sobie chce kupić mieszkanie, to musi wziąć kredyt. I tu się zaczynają robić schody. O ile bowiem dostępność mieszkań i domów, bardzo okej, okay, możliwość negocjacji. Bardzo okej. Okay. Eee, kultura zakupu bardzo okej. Okay. O tyle w bankach to się porobiła jakaś paranoja. Nie dość, że kredyty są pioruńsko drogie, ale to pioruńsko drogie, to jeszcze banki nie chcą tych kredytów dawać. I robią jakieś naprawdę bardzo dziwne akcje, przez co można bardzo mocno wtopić kupę kasy. Ja dostaję na maila biznesowego, często wiadomości od ludzi, którzy poczuli się skrzywdzeni przez różne instytucje i chcą, żeby to nagłośnić. No i ostatnio dostaję naprawdę całą masę wiadomości od ludzi, którzy czują się skrzywdzeni przez banki. No to mnie nie dziwi. Wiecie, jak ktoś zawierał y, umowę kredytową i miał tam ratę 2000 kredytu, a teraz ma już koło czterech i perspektywa, że będzie jeszcze więcej. Na te 2000 tysiące to było na przykład 40% dochodów jego rodziny. No i teraz 4000 to się robi 80 to już jest kurde, bieda, i za chwilę będzie pytanie, no, za co mamy żyć. Ale paradoksalnie nie o to się ludzie tak bardzo skarżą. Tylko ludzie się skarżą o taką sytuację, że złożyli, yy, zawarli z, yy, z właścicielem tak zwaną umowę przedstępną, dali. Zadatek albo zaliczkę, już nigdy nie pamiętam. Jedno jest zwrotne, drugie jest bezwrotne. Przy umowie na zakup mieszkania czy domu zdaje się to bezwrotne. No i dali tę część pieniędzy z góry, zabezpieczyli umowę jakąś tam kwotą na przykład 50 tysięcy, 100 tysięcy, bo tyle mieli. Dostali te papiery, że tam umowa przedstępna, i poszli do banku na, z wnioskiem o kredyt na sfinansowanie zakupu tej nieruchomości. No, i bardzo dużo ludzi mówi, że Krzysiek, no, bank nas zwodził. Miała być decyzja za tydzień, potem za dwa tygodnie, potem za trzy tygodnie, potem za miesiąc. A potem się okazało, że bank nam tego kredytu nie dał. I żeśmy stracili te pieniądze, które zapłaciliśmy przy umowie przedstępnej. No, bo ta umowa była tak skonstruowana, bo tak się tę umowę skonstruuje, skonstru że mamy dwa miesiące na, na przykład na przystąpienie do. Ostatecznego aktu notarialnego, zapłacenie całości kwoty, no ale nie mogliśmy, bo przez dwa miesiące bank nam nie dał kredytu. I to jest bardzo poważny problem. Banki ześwirowały. Mówię to oczywiście kolokwialnie, tak jak jeszcze rok temu dawały kredyt na puls. Ja to tak mówię, czyli sprawdzały, czy klient ma puls? Ma puls. Ha, klient ma puls, a klient dostanie kredyt, proszę bardzo. Natomiast yy, czyli dawały te kredyty praktycznie ka każdemu, nie zważając na to, że było oczywiste, że te stopy procentowe zaczną rosnąć. Nie zważając na to, że ci biedni ludzie będą mieli zasadnicze problemy. Z. z, z em, 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 przepraszam, em co ja chciałem powiedzieć. Przepraszam. Nie zważając na to, że te raty, tych kredytów pójdą w górę i ci ludzie nie będą mieli jak tego spłacać, to teraz jest w drugą stronę. Teraz ludzie mają zdolność kredytową, a i tak nie mogą dostać kredytu. Ludzie na przykład teraz przy tych wysokich ratach mają zdolność kredytową na przykład na 700 tysięcy, a bank nie chce im dać 400 tysięcy złotych kredytu. Dlaczego? Za cholerę nie wiem. Co gorsza, bank nie zachowuje się moim zdaniem fair, czyli nie jest tak, że składasz wniosek kredytowy, znaczy oczywiście nie mówię, że każdy bank, tylko że coraz więcej banków tak się zachowuje i ludzie przez to mają problemy, że składasz wniosek kredytowy, no i bank mógłby ci powiedzieć po dwóch, trzech dniach, no sorry, nie dostaniesz kredytu, Odrzuca ci wniosek kredytowy. Wtedy bierzesz papiery, idziesz do innego banku, nie ma problemu. Banków jest pełno na rynku, któryś ci da. Problem polega na tym, że na przykład masz miesiąc na załatwienie kredytu, a bank ci zwleka. I dwa dni przed upłynięciem tego terminu, który wynika z umowy przedstępnej, mówi ci: Sorry, nie dam ci kredytu. I tu się pojawia problem. Ludziom straszliwie spadły zdolności kredytowe. To oczywiste, bo zdolność kredytowa. Jakby wliczane do zdolności kredytowej jest wiele rzeczy. Między innymi zarobki, to, w jaki sposób są te zarobki osiągane, obecne już obciążenia, czyli tam spłacane raty, i tak Ale także stopy procentowe. I wzrost, wzrost tych stóp procentowych drastycznie zmniejszy ludziom um, zdolności kredytowe. Wiesz, ludzie, którzy jeszcze niedawno mieli zdolność kredytową na półtorej banki, teraz mają na 800 tysięcy. Ale to jest OK. Jeszcze powiedzmy, że to jest ok. Gorzej, że banki robią takie dziwne rzeczy. No ale, i tutaj właśnie wracamy też do tego, że tak bardzo spadły te zdolności kredytowe. Przez to ludzie sobie nie mogą pozwolić na pewne mieszkania czy domy, no i im te pewne mieszkania czy domy zaczynają być poza ich zasięgiem. Ale to jeszcze mówię ok. Choć, to też takie, wiecie, te mieszkania staniały, ale. Mm, te, te mieszkania staniały, ale, ale nadal są piorysko drogie. Według Ekspandera mediana cen w Warszawie za metr kwadratowy to jest 13 214 zł. Pewnie powliczali również mieszkania, które, w, Wars w, w, które w, w Warszawie są tylko z nazwy, czyli jakaś tam Białołęka, tak zwany Zielony Ursynów, czyli przy lotnisku Okęcie i, i, i wiele innych tego typu rzeczy. No, bo pff, trochę znam rynek warszawski i za 15 tysięcy złotych z metra kwadratowego mieszkanie w Warszawie, to naprawdę bardzo ciężko kupić. I to jest zwykle nie za fajne mieszkanie w nie najlepszej dzielnicy 15 tysięcy. Więc a, a są też takie dzielnice, gdzie 20 tysięcy za metr kwadratowy to jest mało, bo są i takie po 25. Zwłaszcza jak to jest taka. Ładniejsza budowla, to znaczy ładniejszy budynek. Także jeśli im mediana wyszła 13 tysięcy zł, to musieli wziąć jakieś takie no, mieszkania w bloczydłach na granicy z Piasecztem albo właśnie na Białołęce, z której do, do centrum Warszawy jedzie się dłużej niż ze Skierniewic, które są prawie 100 km od Warszawy. Mówię, pociągiem około godziny się jedzie z Białołęki też coś koło godziny, no to, to to jest przechlapane. Ale w każdym razie to i tak jest strasznie drogo, tak? Powiedzmy, że jesteś sobie taką typową czteroosobową rodziną, która chce trzypokojowe mieszkanie. Trzypokojowe mieszkanie to wcale nie jest żaden luksus dla czteroosobowej rodziny, no bo to jest przy założeniu, że jest chłopiec, dziewczynka, mama, tata, no to chłopiec jeden pokój, dziewczynka drugi pokój, no i rodzice śpią w dużym pokoju. No to żadna, żadna rewelacja, tak mi się wydaje. No żaden luksus. Nie mają rodzice własnej sypialni, tylko śpią na rozkładanej wersalce w dużym pokoju. No to tak z 60 metrów, nie? 60 metrów razy 15 tysięcy. Bagatela to jest 900 tysięcy złotych za takie mieszkanie. No to zdolność kredytową w chwili obecnej da 900 tysięcy złotych to mało kto ma. To trzeba naprawdę bardzo dobrze zarabiać. I tu się zaczyna pojawiać kwestia. Po pierwsze, jeszcze raz podkreślę, ceny spadają, jest większa kultura zakupu, naprawdę jest fajnie. Tylko, jak masz te pieniądze na koncie? Jak nie masz tych pieniędzy na koncie, to po pierwsze, bank będzie ci robił problemy, żeby dać ci kredyt. Po drugie, bank prawdopodobnie nie da ci kredytu na wysoką kwotę, przynajmniej część będziesz musiał pożyczyć po rodzinach. Trzecie, odsetki będą tak horrendalne, że zapłacisz trzy razy więcej niż pożyczyłeś. Tyle oddasz bankowi, a bardzo możliwe, że za chwilę będzie jeszcze gorzej. Na przykład oddasz bankowi cztery razy więcej. Nie wiem, kiedy uda mi się puścić ten materiał, czy przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej, czy po. Jeśli po, no to będziesz wiedział, jak, jak tam ta ostatnia rada działała. Jeśli nie, no to, no to ja w każdym razie jeszcze nie wiem. Kręcę to 5 lipca 2022 wieczorem. No, i tu się. Także i tak będziesz płacił dalie dużo. Więc kto na tym zyskuje? A kto bardzo mocno traci, bo o tym jeszcze zapomniałem powiedzieć. E, zyskują na tym. No, poza takimi ludźmi, którzy jakimś cudem mają kupę forsy na koncie i chcą chcą, wyda chcą wydać, chcą sobie coś kupić. Takich ludzi moim zdaniem jest bardzo mało. E, zwłaszcza, że za sprawą niefrasobliwej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości e, tacy ludzie, według mojej wiedzy, bardzo często szukają nieruchomości za granicą. Nie dość, że się boją podatku katastralnego, to jeszcze dochodzą kwestie zagrożenia militarnego. No, ludzie, no i wiele innych pomysłów PiSu, że się tak wyrażę. No ludzie z kasą się boją. Też chcą sobie kupić ewentualnie jakiś dom czy mieszkanie za granicą, żeby w razie czego mieć gdzie uciekać. To ostatnie to takie mało patriotyczne. Natomiast... Nietrzymanie całych oszczędności w Polsce. No się ludzie boją, że PiS pozabiera. Obawiam się, że może być. E, mm, obawiam się, że może być racjonalne. I, i to mnie w sumie bardzo mocno pr prze, przeraża. No ale tak naprawdę to kto zyskuje? Fundusze inwestycyjne zyskują. Takie fundusze, które, żeby było śmieszniej, w dużej mierze są niemieckie. Dzieje się dokładnie to, przed czym ostrzegałem jakiś czas temu, że te fundusze sobie teraz chodzą po rynku i wykupują i żądają bardzo dużo dużych zniżek, i te zniżki dostają. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że jest drogo, spadek cen bardzo możliwe, że zostanie szybciutko wyhamowany. Oby nie, bo ja uważam, że ten spadek. Uczciwie byłoby względem y, tych ludzi, którzy nie brali kredytów pod kurek, żeby to spadło. To wreszcie w końcu może jednak będzie ich stać na sensowne mieszkanie. Bo to, żeby trzypokojowe mieszkanie kosztowało 900 tysięcy, to naprawdę kogoś ostro porypało. Uważam, że powinny być tańsze, że są po prostu za drogie. Lub też my za mało zarabiamy. To już jak to, jak to woli. Ym, natomiast no, te fundusze teraz poprzejmują te mieszkania i będą szły na wynajem. Początkowo po bardzo niskich kwotach, więc nawet się ludzie będą mogli cieszyć, że hura, zobaczcie, takie niedrogie te mieszkania na wynajem, fajne, super, i, 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 i w ogóle takie fajniackie, tylko że potem się może zrobić mniej ciekawie. Jak się na przykład okaże, że już takie fundusze będą miały Bodopol, czy quasi Bodopol, no to się może okazać, że podniosą, podniosą, podniosą ceny tego najmu. Natomiast to, co jeszcze tutaj jest niefajne, to to, że ludzie, którzy mają kredyty, yy, mogą za chwilę... Yy, mogą za chwilę mieć problem taki, że im banki powypowiadają umowy kredytowe, albo, co dużo bardziej prawdopodobne, bo te umowy kredytowe to jest mniej prawdopodobne, bardziej prawdopodobne, że banki będą straszyć wypowiedzeniem umowy kredytowej i wzywać do jednego z dwóch rozwiązań. Po pierwsze, do wskazania dodatkowego zabezpieczenia, czyli jakiejś dodatkowej nieruchomości, na której hipotekę bank się może wpisać, albo też do ubezpieczenia brakującego zabezpieczenia. O co chodzi? No bardzo proste. Spadek cen nieruchomości powoduje, że spada również cena, wartość tej nieruchomości, na którą wziąłeś kredyt, i może się tak okazać. Że nagle nieruchomość, na którą zaciągnąłeś kredyt, jest warta mniej niż w chwili w zakupu. Prawdopodobnie na razie jeszcze to nie występuje, ale za miesiąc, za dwa, za trzy może zacząć występować. I nagle się może okazać, że masz kredyt, który jest na przykład na milion złotych na nieruchomości, która jest aktualnie warta 900 tysięcy. No i wtedy bank no nie może sobie pozwolić na, tym, że, na to, że ty masz, że jest że brakuje mu zabezpieczenia, czyli że kredyt jest na bankę, a nieruchomość warta 900 tysięcy. No nie. I wtedy bank ci powie, panie, wskaż pan jakąś jeszcze dodatkową nieruchomość, na którą mogę się wpisać. Tak najlepiej, żeby była warta 300 tysięcy, bo bank lubi, jak zabezpieczenie jest więcej warte niż zobowiązanie. Albo, no albo proszę bardzo, tutaj jest tutaj jest taka instytucja finansowa, ubezpieczyciel i on panu ubezpieczy te, te brakujące zabezpieczenie. Po prostu, tutaj brakuje 100 no tysięcy, to, no to instytucja ta to panu zabezpieczy, to będzie kosztowało powiedzmy 300 zł miesięcznie. Nie ma problemu? I oczywiście, że jest problem, bo to ty będziesz to składki tego ubezpieczenia płacił. Rozumiesz? I tak już masz przesranę, bo rata kredytu rośnie ci jak cholera, a jeszcze z dużą dozą prawdopodobieństwa bank strasząc cię, że jak się nie zgodzisz, to wypowie ci umowę kredytową, będzie od ciebie żądał, żebyś płacił jeszcze większe pieniądze, tylko teraz pod pozorem tego, że płacisz taką tam składkę ubezpieczeniową. Ale beneficjentem tego ubezpieczenia jest bank, a nie ty, więc tak naprawdę dla ciebie to, to oznacza tylko podwyższenie kosztów kredytu. Uczciwe? Nie. Jaki może być tego efekt? A no, taki może być tego efekt, że. Hmm, że część ludzi powie nie, nie stać mnie, nie podpiszę tej umowy kredytowej. E, większość nie będzie miała możliwości, żeby wpisać się jeszcze bardziej na hipotekę. No bo e, co do zasady, e, co do zasady jest tak, że no, pff, jak masz nieruchomości, to, to po co masz kupować kolejne, tak? No zwykle ludzie mają jedno mieszkanie, to na które wzięli kredyt i spłacają je tuż przed śmiercią, a niektórzy to, to nie i z długiem je E, przepisują na swoje dzieci albo tam wnuki. Zależy na kogo się uda, nie? No. no i w tym momencie, jak ci ludzie powiedzą nie, to nie wszystkim, ale części e, banki powypowiadają umowy kredytowe i te mieszkania czy domy trafią na licytację. I się zacznie robić bardzo poważny problem. Ja przestrzegam przed kupowaniem mieszkań i domów z licytacji. E, z, y, z różnych powodów, z różnych powodów, ja bym nie kupił z powodów etycznych, czyli takich, że y, po prostu, no ja bym nie chciał na cudzej krzywdzie się bogacić, ale również takich, że takie mieszkanie z licytacji komorniczej czy jakiejś innej licytacji bardzo często. Yy, bardzo często jest yy, z lokatorami, i potem takich lokatorów ciężko się pozbyć. No, i tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia, i oby było dobrze. Trzymajcie się, hej.